Truskawki przytłaczają zbiorami. Prosta technologia pielęgnacji. Aby truskawki cieszyły obfitością nie tylko dużych, ale także smacznych jagód, należy o nie dbać nawet na etapie kwitnienia. Kiedy pojawiają się pąki, truskawki należy karmić nawozem potasowym, ponieważ najbardziej potrzebują potasu podczas kwitnienia. To właśnie ten pierwiastek odpowiada za powstawanie owoców i ich rozwój. W tym okresie najlepiej używać popiołu drzewnego, którego szklankę rozcieńcza się w 10 litrach wody. Dodaje się tam również szklankę octu, pół litra powstałego roztworu wlewa się pod każdy krzak. Często pojawia się pytanie, dlaczego trzeba dodawać ocet. Odbywa się to w celu lepszego przyswajania wapnia, który zawarty jest w popiele i jest również niezbędnym pierwiastkiem do pełnego rozwoju truskawek. Przy braku wapnia, truskawki są mniej odporne na choroby, co może prowadzić do utraty plonów. Kolejnym pierwiastkiem niezbędnych do obfitego owocowania jest BOR Zatworzenie owoców odpowiada właśnie on. Powinny go dostawać w okresie kwitnienia. Użyjmy do tego 2 gramy kwasku borowego na 10 litrów wody, podlewając po liściach, czyli po prostu opryskując. Proszę pamiętać, że bor rozpuszcza się tylko w gorącej wodzie. Jeśli wiosna jest sucha, truskawki należy obficie podlewać przed nawożeniem, a następnie ściółkować. Idealna jest słoma, ale można również użyć siana zeszłorocznych liści, skoszonej i wysuszonej trawy. Zapobiegnie to parowaniu wilgoci i zapewni roślinie dodatkowe odżywianie podczas rozkładu.